jest mi smutno. Jest mi naprawdę smutno i przykro, że my jako historyczna Szwajcaria przelewaliśmy krew za całe cesarstwo, by było protestanckie i nie dostaliśmy dosłownie nic. No może oprócz kilku prowincji, które są bardzo fajne, ale nie dostaliśmy nic, nawet elektora, nie wspominając już o statusu Kajzera. Nic nie dostaliśmy. A Kajzer dostał jakieś Czechy, które jeszcze kilka lat temu były papetem Polski. Jest mi tak smutno i przykro, czuję się tak rozgoryczony, że muszę coś podbić. I podbijemy dzisiaj Chorwację, i Węgry, i Raguzę podbijemy, i w ogóle będziemy dużo podbijać, ale na początku, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Znajomy Królika, to jest Europka Universal 4, jak dobrze widzieć, przypominam, co w górze i soczystym komentarzu. To jest Switzer Lake, 99 prowincji, mamy już powiedzmy 1/4 za sobą, nawet więcej niż 1/4, 1/3, można tak uznać. Najgorsze za nami, tak? Najgorsze za nami teraz będzie ekspansja, przyjaźń, rozrywka i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy od tego, pozostawieniu przez was łapki w górę i tego komentarza. Potrzebujemy drugiego generała, polecimy na dwie armie. Tu mi dasz jeszcze jeden stack kawalerii, to powiedzmy rozbudujemy do 8000. Aha, tylko że teraz będzie trochę ponad force limit. Dużo przekroczyłem. 2000. Jeszcze chciałem piechoty dorekrutować, ale to można załatwić w drugi sposób. Można zwiększyć force limit całego kraju, co brzmi bardzo fajnie, tylko to troszeczkę potrwa. Przy okazji, zapamięci, bo znowu zapomnę, zaakceptuję tą lombardzką kulturę, bo to się przyda. Będziemy więcej manpowera, więcej podatków z tych prowincji. I otrzymałem rozgrywkę, poczekałem. Przy okazji, aha, jeszcze weźmiemy jeszcze jeden sojusz, bo mamy 4 na 5 sojuszy. I z tych wszystkich rzeczy, fajna byłaby Prowansja, ale w Prowansję bym się chętnie wbił. Fajny byłby Papal State, ale w Papal State też chciałem się wbić, bo to są dwie prowincje, które mogłem zabrać. Weźmiemy na razie sojusz z potężnym Ansbachem. Nie śmiejcie się, Ansbach nawet jest spory jak na cesarstwo, chociaż Brabant też jest spory. I Brabant w sumie nawet będzie lepszy, bo jest większy i bogatszy. Weźmy Brabant jako sojusznika. W sumie mógłbym jeszcze jednego... Nie, nie chcę jeszcze jednego. W sumie mamy w sobie bezużyteczny Royal Marriage z Flandrią, którego nie możemy się pozbyć, dopóki władca nie umrze. Bo jeszcze spapetujemy Chorwację, więc chciałem mieć tak 5, przynajmniej maksymalnie 6 na 5 relacji. Co oni robią? Jakiś koalicjonem tu było? What? Royal Marriage z Brabantem bardzo chętnie, bardzo. O właśnie, jest ktoś może na wymarciu Brytania jest 60. Brytanio, nie Prowansja. W ogóle Prowansja znowu Bonapartowie. Brytania to są dwie prowincje. Tu siedzi Durex, Dreux. Royal Marriage, nie siądź, za dużo brakuje. Szkoda czasu, to i tak są dwie nadmorskie prowincje, których nie mógłbym de facto zaanektować do siebie, całkowicie bezużyteczni. Więc co, otrzymałem rozgrywkę, czekamy, aż mi się zrekrutują jednostki. Co zrobi się tej Chorwacji? Ona ma sojusz z Albanią, Palatynatem i Urbino. Ostatnio chyba nawróciliśmy Albanię na protestantyzm, tak mi się wydaje. Prestiż, mogę 10 prestiżów dół. W ogóle cały czas prestiż na minusie mamy. O, ale punkciki na plus, to mi się podoba. Co my tutaj mamy? Militarne punkty, nie no, technologia militarna. Chociaż te 10 moralki, 15% moralek by się przydało. Następny chyba weźmiemy Innovative. Chyba następne będą Innovative. O, cyk, militarna. Bo Innovative są mega spoko. Bardzo, one masakrycznie boostują cały kraj, jak się weźmie na początku. Co my tu zmieniliśmy? Murican Infantry, niech będzie Murican Infantry. Jeszcze klejmika na Wenecję poproszę. My chcemy Breście? Tak, Breście chcemy dla siebie i więcej klejmować nie chcemy. Jednego dyplomatę wyślemy. Jeszcze więcej sojuszy mogę brać. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie i lecenie cię trzeba, ten tylko się dowie, kto chce sojusz z Ottomanem. Kurde, Ottomanie, daj mi sojusz, bądź mi przyjacielem. Jednego dyplomatę będę cały czas u Ottomana trzymać. Ja w ogóle zaznaczę, że cię kocham. O, kocham kebaby. Jeżeli kto kochacie kebaby, zostawcie łapkę w górę i soczysty komentarz. Chyba, że nie kochacie, wtedy napiszcie, dlaczego nie kochacie. Ale łapkę w górę i tak zostawcie. Z kim ty masz sojusz, mój drogi przyjaciel? Albo inaczej, kto ci pomoże w tej wojnie? Albania, Urbino ci pomoże. No to i cyk. Prewencyjna interwencja. Szkoda, że Urbino nic mu nie możemy zrobić. Papal State ma jakieś ofensywno-defensywne sojusze? Nie, też będzie można mu wklepać, tylko trzeba będzie się przebić przez Toskanię, zabrać mu Florencję. Toskania ma sojusz z Prowancją, to będzie troszeczkę irytujące. W ogóle Czechy, te imperialistyczne Czechy, wzięły sobie sojusz z Francją. Kaiser ma sojusz z Francją. Może to tak dziwnie wygląda, jak Czechy są Kaiserem. W ogóle te Czechy się tak rozlały, jeszcze przed chwilą były niczym, to ja je stworzyłem. Wkurza mnie to, naprawdę. I jeszcze mi na rywala ustawiły i elektora. Nie, no kurwa, to trzeba będzie wparować, zmasakrować. Czy ja chcę Albanię albo Urbino osobno wzywać? Czym ty masz sojusz? Chorwacja? O, nie chcę Polski. Znaczy Polska jest de facto już słaba. Hiszpania. Nie, Hiszpanii też nie chcemy. Dobra, nikogo osobno nie wzywamy. Chorwację spapetujemy.
naszych sojuszników też raczej tutaj nie potrzebujemy. Cyk, wojenka, tu cyk, massacration. Tu cyk, urbination. Urbination, halo, prawo przemarszu, weź urbino, chętnie, wezmę od ciebie prawo przemarszu. Weź, żebyśmy mogli sobie wklepać. Jak nie, to wezmę od Papa State, ale to tak trochę przypał. Co, nie weźmiesz? No dobra, no to idziemy do Papa State. Słuchaj, papieżaku, sprawa jest taka, że my przychodzimy przez twoje ziemię, bo musimy wklepać takiemu Urbinasowi. Tylko Urbino ciebie broni. A, Albania jeszcze. Do Albanii też mamy dojście? Nie mamy dojścia. Dobra, olać tam Albanię. Oni przeżyli! Nie było stack wipe'a. Gonić uciekinierów! Łapać ich! Łapać ich. W tym odcinku jeszcze chciałem zaatakować tego ziomka i tego ziomka i tego ziomka, więc dzisiaj będzie dużo podbijania. Może jakiś koalicjonen. O Jezu, ale bym taką koalicję sprał, to by mi się od razu lepiej zrobiło. Za tą wojnę League. Gdzie to Urbino? Prawdopodobnie Papa State sobie to Urbino podbije. Prędzej czy później. Chodźcie tu. Trochę prestiżu za bitwy złapiemy. Chodź tu. Co tu się dzieje? Czekajcie, oni uciekają. No, prowadzenie wojny na piątce jest zarąbiste. Diplomatic Relation, Global Trade Power. O, Trade Power, super, jeszcze więcej pieniążków. Pieniędzy. Halo, czy możecie się dać złapać? Dziękuję. Ale nasza armia jest słaba. Stack wipe, poproszę, dziękuję. Dobra, spisujemy sobie z Urbino. Pieniążki weźmiemy, możemy go w sumie nawrócić. Nie, on już jest nawrócony, no i good. Dasz mi pieniążka, całe 45 dukatów. Wasalizować nie chcemy. Transferuj Trade Power i w sumie tyle. Okej, okay. nice. Chodzimy stąd. Albania się do nas pofatygowała. Bardzo chętnie. Trusy z połową cesarstwa pospadały, świetnie. Chociaż w sumie... Clear offer... Co, nie zgodzisz się? O ty mendo mała, no dobra, to idziemy ci w... A która Albania się dostała? Jak oni się tu dostali, jak ja się nie mogę tam dostać? To jest ciekawe, zastanawiające, interesujące. Cyk, administracyjna kolejna, nice. Anuluj mi prawo przemarszu od Papa State'a. Bo tam ciągnie jedną relację w dół. W sumie jednego ziomka. Nie, muszę mieć jednego ziomka pod ręką. Dwóch poprawia relacje, więc niech poprawia. Jeden siedzi u Ottomana. To jedną armię. Jak to? Albania się dostała? Ty no, ziomek, słuchaj. Dlaczego wy się opieracie mojej imperialistycznej ekspansji? Poddajcie się mojej woli. Z okazji możesz robić klejma na Toskanie. Spy Network. A, i muszę jakiemuś rywalowi wklepać, żeby móc Bohemię ustawić na rywala. To wtedy Ottoman będzie mnie widzieć jako strategicznego sojusznika. I z większą chęcią weźmie ze mną sojusz. Przy okazji mógłbym armię rozbudować troszeczkę. W sumie skoro czekamy, śmigniętej do 15 tysięcy. Powiedzmy też do 15 tysięcy. Większy force limit, troszeczkę. Chociaż, ile mogę, ile się da. Poproszę. Dobra, daj tego dyplomata do Osmana. Słuchaj, Chorwacjo. Dlaczego wy się opieracie? Myślicie, że Albania was uratuje? Ale to jest czasami głupie. O, jesteśmy w 100% nawróceni. Centra reformacji do nas ponawraca, wy zarąbiście. Teraz możemy z powrotem zmienić się na katolików i starać się o zostanie papieżem. Jak tam? O, widzę, że Papa State jest już prawie cały nawrócony. Super, zarąbiście. To mi się podoba. Cyk, moralki w górę. No i to lubimy. No, ale innovative, to będą tak pasować tej Szwajcarii, o Jezus, a potem quality do tego, potem ofensywne, o Jezus, ale to będzie dobre. Ale zaufajcie, musimy, dobra, będzie wasalizacja. Cyk wasalizacjonen. Force region, od razu. Od razu. Pieniążki mi daj, bo te pieniążki będą niepotrzebne. O, można. Koalicjonen, a tam koalicjonen. Okej, okay, jesteś moim papetem. Teraz słuchaj, papecie kochany, sprawa jest taka, że ja muszę pokazać, że mnie interesuje, chociaż ty powinieneś mieć tu kory, nieprawdaż? Powinieneś mieć tu kory? Tu, sojusz z Austriakami. Ale masz tu kory, a na Węgrów też masz kory? Tier Baden-Ulm, okej. Czy ja im sam naklepię? Ulm, Tier... Dobra, na razie pójdziemy na Węgry. Dobra, idziemy tierowi wklepać. Tier to jest w ogóle chyba elektor? Jakbyśmy spopetowali elektor... Czy ja chcę się bawić w zostanie Kaiserem? Mechanity, ja bym chyba rozwiązał to cesarstwo. Zniszczył, zmiażdżył, zanihilował.
wyparował. Czy ten tier możemy tak dla siebie przyjąć? Być na 5. No ten Royal Mariusz z Flandrią mi spadnie. Czy ja chcę się bawić papetowanie tieru? No papet w cesarstwie też nie byłby głupi. Co więcej, byłby bardzo mądry i fajny. Zwłaszcza taki papet, który nas... Ej, chyba spapetuję sobie ten tier. Chyba spapetuję. Czy mogę ciebie osobno wezwać do wojny? No niby mogę, niby nie mogę. Zobaczymy. Declare War. Czy może Brandenburgię wezwiemy? Tierum, Ulm. Tego Ulmu się... Chociaż ej, mamy 50-tysięczną armię. Czego ja się obawiam? Sojusz z Ottomanem, go. Niewiele brakuje. Dobra, go Węgry. Go Węgry. Mam nadzieję, że w całości je rozwiję. Daj mi czwóreczkę, bo ja muszę złapać tą armię. Tieru, okej, cyk. Fajnie, jak ją złapiemy. Jak wyglądają siły? Mają połowę mniejszą armię. W razie czego mogę Francję i tego Brandenburgię wezwać do pomocy, więc spokojnie. Weź jednym dyplomatom poprawiaj relacje. Właśnie tu Royal Mariusz nawet można zarzucić, żeby oni nas lubili, kochali, szanowali. Okej. Czy mogę się tu dostać? Mogę się tu dostać. Weź wystaw jakieś 1000 żołnierzy, żeby chodzić zajmować te prowincje. Proszę. Chorwacjo, bądź użytecznym papetem. Dostaniemy Klejma na Weronę. A Hatfu na Wenecję. Hatfu panowie na Wenecję. Hatfu. Dobra, to są oblężenia, oblężenia. Wy tego fortu nie zdobędziecie. Nasze forty murem stoją. O, tierpa, no i zarąbiście. Dobra, idziemy teraz wam wklepać. O, już prestiż na zero. No i to mi się podoba. Jak jesteśmy Great Powerem, chyba dostajemy dodatkowy prestiż, nie? Tak, plus minus, znaczy mam mniejszy decay i to mi się podoba. Z tym my tu walczymy. My walczymy z Badenią. Zarąbiście. Nie wiem, gdzie jest armia węgierska, jeżeli jakakolwiek taka istnieje, forty pozdobywamy. To są bunty nitrańskie. No jeżeli to 17 tysięcy wyzwoli Nitrę, to się zdziwię. Jeżeli Kaiser tego nie upilnuje. O, jest 10 tysięcy Węgrów. Widzicie na mojego popytania o obligacie Wargola, spoko. Klejmik na Toskanie. Co od was chcę? Ja od ciebie was chcę w Florencję i tylko Florencję. Wycofaj mi dyplomatę. Okej, okay, good. Tier raczej się jeszcze nie da spopetować. Będziemy mieć jednego, ale kurwa, jeszcze może Kaiserem. Jeszcze Szwajcaria Kaiserem zostanie. Złapajcie mi, to jeszcze się uda. Będzie good, good. Ła, zostawcie mojego nowego papeta, bandyci. Będzie mój papet. Jeszcze tą Badenię mógłbym dla siebie zabrać, to było fajne. On to w ogóle spapetuje, nie spapetuje. Warrepsy. 26 tysięcy, fajnie. Wklepiemy wam. Gwiazdowy generał. 5-7, 5-1, taktyka wyższa, dyscyplinka wyższa, generał lepszy u nich, ale powinniśmy wygrać, mamy minus 1, oj, przegraliśmy. Chociaż 9-0 rzuty kostką, czemu tak nagle w tej fazie przegraliśmy? Może za mało piechoty mieliśmy. Może troszeczkę za mało piechoty w tej armii. Dobra, idziemy jeszcze na ul. Dobra, słuchaj panie Tierze. Czy pan Tier... Będziemy mieć dwóch wasali, dasz mi gotóweczkę. To troszeczkę niektórzy się wkurzą. Okej, okay, i mamy elektora, który powinien nas kochać, miłować, szanować. Co my tutaj mamy? W ogóle te misje. Szwajcaria powinna dostać misję. Co to jest? Diplomatic Nation Cost minus 15%. Na razie nic anektować nie będziemy. Wygraliśmy bitwę. Ulm rozgromił nam armię. Oh, co to za czasy nastały? Ulm rozgromił naszą armię. I prawo przy marszu, proszę bardzo. Czy ja chcę Badenie brać dla siebie, tak imperialistycznie? Gdybym wziął Badenie dla siebie, to wy byście się nie zgodzili, a wy mi by strzeliła koalicja. Właściwie już zaczyna się robić koalicja, więc robi się nieciekawie. Za 400 dukatów dostanę 5 profesjonalizmu armii. To się kompletnie nie opłaca. Kompletnie przy naszych dochodach. Gdybyśmy byli Prusami, to bym z chęcią przyjął. Jeszcze podziękował, ale obecnie się nie opłaca. Dobra, to z Badenią możemy, nie zabierzemy tej prowincji. Weźmiemy od ciebie gotówkę. Weźmiemy od ciebie Warrepsy i połowę Trade Powera. Czy masz jakieś ofensywne-defensywne sojusze? Nie masz niczego potężnego, to spisujemy z tobą. No i cyk. No i good. Idziemy wklepać jeszcze raz Ulmowi. Zostawcie mojego papeta, bandyci. Proszę go zostawić. Wzięli, rzucili się, obiegają. Okej. Okay. Good. Good, good. Jakiego mamy następcę, bo nie pamiętam. 3-4-6, Amebus, okej, dobrze. Szkoda tylko, że mały kolejny. Niby to można boostować za pomocą militarnych pointów, ale to trochę dużo kosztuje. Czy my wygramy tą bitwę? Fajnie by było, jakbyśmy wygrali. O, jednak szwajcarska armia nie jest do niczego, fajnie. Szkoda, że chorwacka armia jest do niczego, bo w ogóle nie istnieje. O, Ulm, super. Słuchaj, panie Ulmie. Kiedyś wam pokażę World Conquest Ulmem. Już jeden taki zrobiłem.
Okej, słuchaj pani Ulmie, pan da mi gotóweczkę. Warrepsiki, transfer trade power. Okej, okay. Teraz wystarczy spisować Węgrów. Chodź tutaj, daj drugą armię, przyspieszymy. Zdążymy jeszcze w tym odcinku Wenecję rozebrać, albo Raguzę? Może zdążymy, powinniśmy przynajmniej, powinniśmy zdążyć. Czemu ty armii nie wystawiasz? 74 worsko. Daj to pod okupację Chorwacji. Ej, w sumie może powinienem Węgry spapetować? Czy ja dałbym Węgry spapetować? Ej, ja może błąd popełniłem. 105% nie spapetowałbym, o 5% za dużo. Chociaż kurde, to byłyby wojny z Ottomanem. Papetacja całych Węgier byłaby problemem. Chociaż to może, bo tego i tak nie zabiorę. Może w przyszłości Węgry spapetujemy? Może w przyszłości. W przyszłości niedalekiej, aczkolwiek bliskiej. Możliwe. Mam nadzieję, że to mi nie popsuje stosunków z panem Kebabinim. Że się tak mu trochę wbije w te Bałkany. Panie Kebabini, szacuneczek, przyjaźń i dozgodna miłość. Pamiętajcie. Zapłacimy im na co. Okej, cyk. Good. Wiem, że wy chcecie pisować, ale ja jeszcze nie chcę pisować. W sumie już mógłbym pisować, ale jeszcze weźmiemy wszystkie prowincje. Trzymaj tam dyplomatę Kokonsa i tego Ottomana, żeby nas kochał i ubóstwiał. I cyk, militar. Ej, mamy w sumie wszystkie te narodowe idee skończone, good. Dobra, Chorwacja i teraz tak. Return cost, to nie są twoje kory, to są twoje klejmy, tak? Sklejmowałeś te prowincje, bardzo mądrze, to prawda nie są twoje kory. Jakieś koalicjony? Tam koalicjon. Chorwacja. Duża, soczysta Chorwacja, to mi się podoba, dasz mi to. Tu ci nic nie będziemy usuwać. Release Nation Kiev możemy wyzwolić. What? No raczej nie. Anulowanie treatisów. Też ci nic nie anulujemy. Dasz mi tylko War Repsa. Ci rozstaniemy. Okej, okay, ta nasza Chorwacja robi się duża, soczysta. Potem ją oczywiście zaanektujemy. I będziemy mieli kolejne prowincje. To jest raz, dwa... Kła. Nie jesteśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jest sześć prowincji, tu będzie osiem. Tu jeszcze jedną prowincję od Wenecji. Ewentualnie. Dobra, jak to wygląda z tą Raguzą? No i to jest trochę sprawa trudniejsza, bo tu jest Papal State i Austria. I pytanie, czy ja wszystkim naklepię, zwłaszcza, że Austriacy mają 22-tysięczną armię. Papal State też pewnie nie w kij dmuchał. To może Wenecja. Najdźci Norymbergia. Alzacja, Francja, bo nie chcę Francji wzywać. Problem jest taki, że nie chcę Francji wzywać do takiej malutkiej. Ty, bo już w sumie graniczę de facto z Ottomanem. To jest papeta. Nie, my się nie lubimy. Dlaczego my się nie lubimy? Chociaż czekajcie, chociaż może jakbym wklepał Wenecji. Nie, wklepiemy Wenecji, ale przy pomocy Francji. Bo... Pozbędziemy się go na rywala i na rywala ustawimy Bohemię i wtedy Ottoman... Ale sojusz z Francją będzie zagrożony. Dlaczego Francja wzięłaś Bohemię na rywala? Znaczy to jest szansa, że i tak utrzymamy ten sojusz, ale będzie ryzykownie. Będzie very ryzykownie. Dobra, idziemy, nie? Declare war. Walczymy Reconquest, w sumie będzie tańszy. Niech będzie Zagrzeb. Okej, wzywamy Francję do pomocy. Znajdź się do Norymbergii, Alzacja. Nic osobno nie wzywamy, bo nie chcemy. Francję do pomocy chcemy. Dobra, cyk, go. Go. Jak to na Brabant głosujesz? Halo, ziomek, na mnie głosuj. Ja jestem wybawcą Imperium. Czemu ty na mnie nie głosujesz? Bandyci, Judaszy, Barabaszy, zdrajcy. Dobra, idziemy. O, koalicję robimy. Bójcie się, wielką koalicję robimy. Jak spadnie mi Royal Mariasz z Flandrią. Aha, to będę, bo teraz ma 7-5. Zdałaby się jeszcze jedna dyplomatyczna relacja. Dobra, spoko, pożyjemy jakoś. Jak to wygląda? 6000. Dobrze, wezmę tą Francję, bo bym się męczył w tych wojnach, w tych oblężeniach. Wenecja to jest jeszcze... Co oni wy ją zrobili? A to bandyty. Co? Tu już w ogóle fort padł? What? Porąbani z tymi wyłomami. Ja nie będę przepalać punktów militarnych na takie rzecz. O, widzę, że Chorwacja wystawiła pierwszy 1000. Szkoda, że zniknął. Ej, wy macie własne skórki? Trochę inne. To jest jednostka Tieru, a to jest tego. Ciekawe. Poprawię relację z Tierem. Żeby był bardziej użyteczny.
i zagłosował na nas? Co? Nie chcę bić się z... Ale czekaj, ja będę... The ruler of Tuscany has died without leaving the direct heir. Okay, they will join in union France unless we contest it. If we contest it, we will create a succession war over Tuscany. No to troszeczkę komplikuje sprawy. Bo armia francuska liczy 37 tysięcy. Ej, czemu Francja jest taka słaba? Czemu mają tylko 37 tysięcy? Ty, a może bym na... Ale czy ja chcę tą Toskanię, od nich tylko jedną prowincję mógłbym de facto wziąć? Nie, dobra, zostawmy tą Toskanię. Wenecja, Alzacja. Nieźle. Nie, dobra, nie walczymy, nie ma po co. Teoretycznie mógłbym Francji naklepać, bo ona ma dwa staki po 27 tysięcy, więc ja bym po prostu dorekrutował się troszeczkę ponad force limit. W ogóle, która ona jest Great Powerem? Co? Ona jest szóstym Great Powerem, mój strategiczny sojusznik? Nie, dobra, zostawiamy to, nie walczymy o to. Dalmacja is over. No i good, panowie. Dobra, idziemy na Trevizo. Tu cyk. Chorwacji damy jedną prowincję, a sobie weźmiemy Breście. Przy okazji Humiliate rzucimy, to będziemy mieli powyżej 50 Power Projection, więc będziemy mogli, więc dostaniemy dodatkowy plus 1 do każdego punkta. To jest zarąbiste. Okej. Okay. Spoko, prawo przy marszu jak najbardziej, jak ta koalicja jest duża. I tam koalicja, no zawsze jest trochę koalicji, w jedną czy w drugą stronę, zawsze jest trochę złota era. No tam. Ukułam, bili się bandyci, ale wygramy to, dobrze. Uff, bo się przestraszyłem. No i teraz jest problem z tą ich przeklętą wyspą, na którą nie ma jak się dostać. Z czym my jeszcze walczymy? Słuchaj, Alzacjo. Tak się składa, daj mi dyplomatę. Jak się składa, droga Alzacja, no co wy za koalicję robicie? Nie. Nigdy się nie nauczę. Chcesz mi pieniążka. Chcesz mi War Repsa. Mogę ci zmienić religię. Masz jakieś ofensywno-defensywne sojusze? To dasz mi co? To dasz mi tak? Co? To cię oblegamy jeszcze, jak chcę jeszcze twój trade power. Zejdź z tych gór, nie umieraj. Trevizo is over, Trevizo is over. Dobra, przyspiesz mi to, poczekam aż się skończą oblężenia. I cyk, moralki w górę, zarąbiście. Wszyscy moralki w górę, up, up. To mi tu oblega, bandyty jedne. Brandenburgia, czyżby? Czyżby Brandenburgia? Ile ty masz lat, chłopcze? Ty masz 15 lat, o mat. O matko. Czy mamy takie same relacje? Weź tu Royal Mariusz. 6-6-5! Co? 300 dukatów, stać mnie. Kto bogatemu zabroni? Dobra, ziomek, słuchaj. Alzacjo kochana. Że tak powiem, War Repsy, Trade Power, pieniążek. To mniej pieniążka. Halo? Pieniążek! Na drogę, na do widzenia. Dziękuję. Pieniążek na drogę. Okej, okay, nice. To ty była. No, Norymbergia. Słuchaj, Norymbergia. Sprawa jest taka. Mówi tam, koalicję robimy. Koalicję robimy. Po to są koalicje, żeby walczyć z nimi. Tu ci anulujemy War Repsy. Tu ci zrobimy transfer trade power. Jakieś sojusze ofensywno-defensywne. A z Wenecją ci zerwiemy. A z taką Portugalią ci zerwiemy. A z takim Mainz. Dobra, zostaw to Mainz. Okej, okay, nice. Good. Zagrzeb pójdzie dla was, to... Dobra, tylko dwie prowincje de facto bierzemy. Kurde, 44% warscora. Co, ja mogę coś jeszcze spisać? Najców nie spisujemy. I na tą wyspę się nie dostaniemy. Nawet flota francuska jakby tu przypłynęła, to i tak by raczej nie wygrała. Bo to jest Wenecja, ona jest porąbana. Jeżeli chodzi o flotę. To chyba nie zrobimy, bo weźmiemy tylko te dwie prowincje. Oj, tam koalicja nawet nie wybuchnie. Po jednej prowincji. Ale Humiliate nie zrobimy. Chyba, że poczekamy troszeczkę. Dobra, panowie. To jest ten moment, kiedy możemy się wyluzować, bo czekamy, aż się warscore nabije. Uwa, wpuśćcie mnie na tą wyspę, bandyci. Wpuszczą. No nie wpuszczą. Profesjonalizm army, unrest, spoko, niech będzie. Właściwie ile mamy tego profesjonalizmu? Ja zapominam szkolić, znaczy nie zapominam. Nie mamy kiedy szkolić tej armii, my cały czas walczymy. O nie, Flandrio. Flandrio, nie umieraj. Gdzie jest Flandrio? Nie, Brabant.
Dobrze, że Flandry. Ej, zarąbiście, Flandry, że umarłaś. Racja mi spadła w dół. Zarąbiście. Cofaj dyplomatę. Głosujesz już na mnie? Ho, ha, pierwszy głos na nas. Dziękuję, 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 dziękuję. O, nie trzeba było. Ty, może on nie zostanie kajzerem? Badenia zostanie kajzerem. Co? Nie, albo ten, jest 3 do 3, to Czechy się utrzymają. Aż. Chyba, że. Nie, ja nie mogę mu kazać zmienić głosu. Nie, tylko ja sam mogę. Ja chcę militarną kolejną, co to jest? Utrzymanie armii. Minus 5%, ale zawsze coś. Czy quantity jest dużo. Wtedy się opłaca. Idź tam, poprawiaj relacje czy coś. Tak w sumie siedzisz, się opierdzielasz. Go. W sumie we trzech, lećcie tam. I umiejka, co my tutaj mamy? O, kolejne 2,5. O, i nowy poziom profesjonalizmu, nice. Warscore kontra inner. O, to się bardzo teraz przyda. Zarąbiście. Cyk, bierzemy od razu. Nice. Może siądzie? Prestiż w górę. Pamiętacie, kiedy mieliśmy prestiż na górze? Bo ja nie pamiętam. Kolejne 300. Kto jest bogatemu zabroni? Że nie mam teraz wolnego dyplomatę. Chodź od tego. Chcę te dwie prowincje. Chciałbym Humiliate. Chciałbym War Repsa. Spoko, mam czas i tak mam koalicję na sobie, więc muszę czekać. 37 tysięcy. Spoko, wbijajcie się. Z chęcią. Z chęcią, poczekam. Francja. Ty, oni na Ford. Ej, tu weszli Ford zdobyli. Nice, brawo. Polska z kimś walczy. Macie prawo przemarszu. Z kim Polska walczy? Polska walczy. Z Bohemią. Ja też chciałem powalczyć z Bohemią. Chciałem powalczyć z Bohemią kiedyś. I wklepać jej. Oj, chciałbym. Belly, pitu, 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 stritu. No najfajniej, jakbyśmy wzięli od nich transfer trade power. No nie, ten został kajzerem, bandyta jeden. Czechy głosują na Wittenbergie, what? Mam dwa głosy, Augsburg na mnie głosuje, co się dzieje, my jeszcze kajzer. Z Winterbergiem trzeba pogadać, ona może nas głosować. Co prawda ona sąsiaduje z nami, może troszeczkę słyszeć naszej agresywnej ekspansji, ale spokojnie to się, chyba że ją bym też spapetował. Jakbym spapetował wszystkich, to nie, nie muszę wszystkich, 4 wystarczy, to miałbym wiecznego kajzera. Bo ten kajzer zwiększa mi force limit armii i chyba dochody z podatków. Ej, czekaj, bo ktoś tu eksploduje. Zniszczę te bunty. Dobra, nie daj mi już całej gotówki. Więc nie możesz zrobić transfer trade power. Masz jakieś ofensywno-defensywne sojusze? Nie, ale dasz mi pieniążka. To tyle, ile możesz w takim razie. Pieniążki są fajne, pieniążki dają szczęście. Jeżeli ktoś wam mówi, że pieniążki nie są fajne, to prawdopodobnie nie chce się z wami dzielić tymi pieniążkami. No dwie prowincje, więcej nie mogę, bo wszystkie inne są nadmorskie. No choćbym chciał, to nie mogę. Okej, cyk. No i spisowane i porobione. No i szachmat wam dać. I mamy 83 power projection. 206, co to za prowincja? Tylko droga. Skończyliśmy wojnę, jeszcze więcej agresywnej ekspansji i wyszli z koalicji. To mi się podoba. I co? I dalej trzymam tą Wenecję jako rywala? Ja mi się... Mogę wydać 100 militarnych pointów, czy dyplomatycznych, żeby zmienić tego rywala. No ale mi szkoda. Myślałem, że jak im wklepie, to będą na tyle słabi. Oj, szkoda, szkoda. Nie, nie zostaniesz markiem. Zostaniesz moim papetem, którego wciągnę. Jak tam, Osman? Jesteśmy już dość silni? Uaj. Jak te koalicjonen? Okej, wychodzą z koalicji. A jakbym jeszcze taką raguzę przeatakował? Austria, Papal State Alzacji. Jak ty silny jesteś? 7 tysięcy. Czy ja wklepię Austrii? Papal State'owi? Jakbym się sfokusował na początku na Papal State'owi? To może. To może. Ale to jest chyba opowieść na kolejny odcinek. Tutaj wam podziękuję za... Już tam nie głosują. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapka w górę, soczysty komentarz. Ty, oni, wy nie macie następcy, dlatego oni na siebie nawet nie głosują. Ta. Okej. Okay. Norwegia, Norwegia, wszyscy młodzi. A co się stało z tą Brytanią ostatecznie? Trastamara! Okej, okay. Nie opłacało się nam wbijać. Ci co to jest? Co to za dynastia? Hohenzollernowie wymarli, what? Okej. Okay. A nie, bo ja nie na tych kliknąłem, okej, okay, dobra, to wiele wyjaśni, bardzo wiele. Wy jesteście w tej unii personalnej, jesteście. Burgundię trzeba by ogarnąć, Sabuliniowie.
Prowansja ma tego, jest ekskomunikowana, moglibyśmy się w nią wbić po jedną prowincję. Kurde, tylko że teraz ta Toskania mnie trochę odcięła, tu jeszcze jest Montferrand do to sojusz z Bohemią, ej serio, te boty bardzo często ostatnio robią sojusze tylko po to, żeby gracza wkurzyć. Poważnie, no jak Bohemia mogłaby wziąć sojusz takim gównem, no po co i dlaczego i na co? Tylko po to, żeby mi zirytować, jeszcze Polskę podbijają. No i dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę, łapka w górę, soczysty komentarz, cześć, trzymajcie się, na razie.